Dzieci Mariupola. Autor Bruno Siak. Czyta Bruno Siak. Rzadko ostrzegam przed własną opowieścią, ale ta jest szczególnie bolesna, wstrząsająca i przygnębiająca. Jest to oczywiście fikcja literacka, ale akcja dzieje się w realnym miejscu i dotyczy śmierci kilkuset osób, w tym większości dzieci w zbombardowanym teatrze dramatycznym w Mariupolu. Jestem ojcem małych dzieci i ta zbrodnia zmroziła mnie do kości. Ta opowieść nie jest o polityce, ale o tragicznych skutkach wojny, które niszczą wszystko i wszystkich. Dochody z opowieści zostaną przekazane na pomoc Ukrainie. Czimit Naginew westchnął i rozejrzał się po dusznym pomieszczeniu. Oddychał płytko i przez usta, bo cuchnęło spalenizną i odorem rozkładu. Światło lampy elektrycznej ustawionej w rogu na drucianym stojaku zadrżało, jakby żarówka miała zgasnąć, ale tylko migotała przez chwilę. Prądnica, która ją zasilała, zakrztusiła się z powodu paliwa chrzczonego tak bardzo, że silniki traciły często moc, a nawet gasły. Batalion Naginewa miał z tym problem nawet na froncie. Transporter opancerzony, którym jechał ze swoją drużyną, po prostu się popsuł i zatarasował jedyną drogę prowadzącą do Charkowa. Wbił wzrok w podłogę i odsunął podeszwą zniszczonego żołnierskiego buta zwęglone kawałki farby, które odpadły od ścian i sufitu. Popatrzył na resztki spalonych krzeseł, stołów i obrazów piętrzących się pod ścianami. Drobiny cuchnącego kurzu latały w powietrzu. Mężczyzna upewnił się jeszcze raz, że wpiął w kieszenie bluzy munduru na piersi dwie płaskie latarki sygnałowe. W piwnicy nie chciał zostać ani na chwilę w ciemności. Wiedział, że duchy go wtedy zobaczą. Obawiał się, że będą go winić i rozszarpią mu duszę. Ale takie rzeczy zdarzały się rzadko. Szaman Kaarenk i jednocześnie jego dziadek znał tylko jeden taki przypadek. Kawburiacji rozwiązywał problemy wiosek w promieniu setek kilometrów i dożył 90 lat. Naginew obawiał się jednak, że duchy mogły zapamiętać jego twarz i do niego przylgnąć. Szczególnie duchy dzieci to robiły. Widział to wiele razy. A światło je odstraszało i sprawiało, że żywi nie są dla nich widoczni. Tak twierdził Kaarenk, u którego przez 10 lat pobierał nauki. Nie został jednak szamanem. Jego losy potoczyły się inaczej i znalazł się daleko od ojczyzny, syna i rodziny. Po latach nauki wiedział jednak, że światło odstraszało duchy. To była podstawa. W pomieszczeniu było jeszcze dwóch sierżantów i młody burjat Ardan Chorogwat. Patrzyli, jak Naginew kuca przy aparacie powietrznym i rozplątuje pasy, by założyć na ramiona dwie ciężkie butle. Dagestańczycy z ich oddziału zabrali ten sprzęt z remizy strażackiej. Steroryzowany ukraiński strażak powiedział im, jak go ładować sprężarką, którą zresztą też ukradli. No zakładaj to, szeregowy małpa! Ryknął sierżant Aleksiej Wasiliewicz Fadiejew, noszący pasiastą tielniaszkę, ciężkie buty i podwinięte niemal do kolan wojskowe spodnie. Nie był żołnierzem jednostki powietrzno-desantowej i tielniaszka nie stanowiła elementu jego umundurowania, ale kupił ją, bo lubił powtarzać, że jest prawdziwie rosyjska, albo nawet prawdziwie noworosyjska. Spojrzał z góry na stojącego przed nim drobnego Azjatę i splunął na podłogę. Miał otyłą twarz z drobnymi wąsami, która zawsze wydawała się mokra. Podrapał się po czubku głowy i położył dłoń na wetkniętym w kaburę pistolecie Jarygina. Lubił tę broń. Często jej dotykał, gdy mówił do swoich podkomendnych. Niemal wszyscy pochodzili z rozbitych przez Ukraińców jednostek z Dagestanu i Buriacji. Wśród 11 ludzi miał tylko 3 etnicznych Rosjan. Miało to swoje wady i zalety. Rozumiesz mnie, małpo, czy nie? Pytam! Naginew podniósł wzrok na sierżanta. Mówił po rosyjsku doskonale, ale Fadiejew tego nie wiedział. Burjat uważał, że udawanie głupiego mogło się przydać. Dzięki temu miał szansę usłyszeć coś, co mogło mu pomóc przeżyć i wrócić do żony i syna. Do dalekiej Buriacji, górzystej krainy nad jeziorem Bajkał. Chciał wrócić i nie umierać w tym piekle, kilka tysięcy kilometrów od domu.
Pokiwał więc głową i popatrzył unierzenie na Fadiejewa. Zdawał sobie dokładnie sprawę, że teoretycznie mógł odmówić wykonania rozkazu i zwrócić się do stojącego obok ćmiącego papierosa starszego sierżanta Fiodora Władimirowicza Dostojewa. Dostojew był starszy stopniem i przynajmniej wyglądał jak podoficer. Był wysoki, chudy i żylasty. Na twarzy miał długą, wypukłą bliznę, przecinającą usta, zaczynającą się od podbródka i kończącą na środku policzka na wysokości nosa. Blizna była szeroka, stara, brązowa i wyjątkowo paskudna. Dostojew wydawał się przez nią ciągle niezadowolony. Czimit słyszał wiele plotek o Dostojewie, o tym co robił, kogo uratował. I wiele z tego musiało być prawdą. Dowodziły tego medale, które starszy sierżant miał zwyczaj nosić na bluzie polowego munduru. Plotka głosiła, przynajmniej tak uważał służący pod nim kilka miesięcy Wania, że połowę ich zgubił po pijanemu. Zostały dwa odznaczenia za odwagę, przypięte agrafkami i zszywkami oraz medal Suworowa. Ten Dostojew musiał cenić szczególnie, bo oprócz jedwabnej stążki przytrzymywał go stalowy łańcuch. Fiodor Władimirowicz Dostojew nie wydawał jednak rozkazów od momentu, kiedy kazano im wykonać zadanie w zbombardowanym teatrze. Wszystko delegował na Fadiejewa. Palił jedynie całymi dniami papierosy, pił alkohol, czytał książki i obserwował, jakby był niezdolny do jakiegokolwiek działania. Mam cię pierdolnąć w ten azjatycki ryj, żebyś dupę ruszył! Warknął Fadiejew i kopnął Czimita w pośladek. A może od razu w łeb strzelić? Opóźnienie jest! Wszystkie truchła hachłów mają być wyjęte i mają zniknąć za tydzień, bo ich tu nie było nigdy, nie? Napisały, że tu są dzieci, żeby nas zmylić. Tu nie było dzieci, tylko skład amunicji, który sami sobie wysadzili, nie? Tak mówił porucznik Arczew z rozgwardii, a więc taka jest prawda. I żeby taka była prawda, będziesz zapieprzał dzień i noc, małpo, rozumiesz? Ale najpierw tych dwóch kolegów z Dagestanu wyjmiesz, co tam leżą na dole. Należy im się. Czimit pokiwał głową, poprawił na plecach butlę i założył maskę. Stanął na baczność przed Fadiejewem. Ten popatrzył na niego przez chwilę, marszcząc brwi. A maska? Zapytał. Naginew wiedział, że powinien umożliwić żart Fadiejewowi i umożliwił. Założona, panie sierżancie! Zameldował. A, nie zauważyłem! Mruknął sierżant i ryknął śmiechem. Nie było jednak trzech Rosjan, którzy na każdy taki przytyk do Azjatów reagowali rechotem. Fadiejew zerknął na Dostojewa, ale ten palił papierosa i wydawało się, że patrzy na zwęglone schody, które prowadziły do zawalonej kompletnie centralnej części budynku. Uśmiech spełzł powoli z nalanej i spoconej twarzy sierżanta. Złaś na dół, małpo! Ryknął i podrapał się po krostach na policzku. Tylko nie zdychaj jak tamci! Naginew skinął głową i zbliżył się do dziury w podłodze, która prowadziła do jednej z piwnic budynku. Według planu, który widział tylko Dostojew, można było tam dojść schodami od centralnej części teatru, ale ta została kompletnie zniszczona po bombardowaniu. Było tam tyle gruzu, że ciężki sprzęt musiałby pracować kilka dni, żeby dostali się do ciał. Zdecydowano się więc na wypalenie w podłodze dziury ługiem sodowym. Zasugerował to Dostojew, bo jego oddział nie był wyposażony nawet w młoty wyburzeniowe. Sody kaustycznej mieli kilkadziesiąt wiader, bo na początku planowano rozpuszczać ciała i gromadzili ją od 3 tygodni. Kiedy jednak po wypaleniu dziury w betonie dowództwo zorientowało się w liczbie leżących w piwnicy ciał, ustalono, że potrzebne będzie mobilne krematorium. Fadiejew wyznaczył 2 Dagestańczyków, by wyciągali ciała na powierzchnię. Nikt jednak nie przewidział, że w piwnicy przez 3 miesiące w wyniku rozkładu białek powstały szkodliwe gazy, a zawartość tlenu była znikoma. Dagestańczycy weszli, zameldowali, że widzą około 350 ciał i mieli wyciągnąć pierwsze, ale zatruli się. Fadiejew próbował zmusić innych żołnierzy, by zeszli jedynie w masce gazowej, ale odmówili wykonania rozkazu, jeżeli nie będzie dostarczony aparat powietrzny. Dostojew ich poparł i następne 3 dni trwało poszukiwanie odpowiedniego sprzętu. Kiedy jednak dostarczono aparat powietrzny, Dagestańczycy i tak nie chcieli zejść do piwnic,
Chimit był pewien, że mieli sny. Musieli również słyszeć dzieci. Zaczęli się nawet modlić wieczorami, a wcześniej tego nie robili. Powiedzieli Naginewowi wprost, że jak on albo jego krajan Ardan Horogwat nie zgłoszą się do tej pracy, to ich zabiją. I się zgłosili. Chimit pomyślał, że opór nic nie da. Dagestańczycy ponieśli już swoje ofiary. Rozumiał to. Ludzie zawsze bronią swoich i nie są sprawiedliwi dla obcych. Wolą złego swojego niż dobrego obcego. Taka jest ludzka natura. W Buryacji też doświadczył tego wiele razy. Złaś na dół, małpo! Wrzasnął Fadiejew i podszedł do otworu wypalonego w stropie piwnicy. Zebrał ślinę w ustach i napluł do środka. Naginew poczuł gniew. Sierżant wiedział, że jest to miejsce, w którym leżą ciała setek ludzi, w ogromnej większości kobiet i dzieci, ale mimo tego napluł tam jak do rynsztoka. Burjat pociągnął pierwszy haust powietrza z butli. Miało metaliczny zapach. Spojrzał na Ardana, który stał ze spuszczoną głową w kącie pokoju. Chłopak miał jedynie 18 lat i bardzo burjacką urodę. Czarne jak węgiel włosy, trójkątną twarz, masywne czoło, spod którego wyglądały małe, skośne oczy i wydatne usta. Chociaż Naginewa Fadiejew nazywał małpą, to był on pół Rosjaninem, pół Burjatem. Jego ojciec poślubił Rosjankę. Naginew stracił więc większość typowo mongolskich cech, jak ciemna skóra i czarne włosy. Miał też bardziej okrągłą twarz i mniej wydatne czoło. Chimit skinął chłopakowi głową. Chciał go uspokoić. Ardan też miał sny i słyszał płacz dzieci. Niemal trząsł się, stojąc przy metalowym stole na kółkach, znalezionym w niewielkiej rekwizytorni wśród masek i kostiumów. Miał mu ułatwić przewożenie ciał do mobilnego krematorium, ukrytego w dostawczym samochodzie w dalszej części budynku. Piec nie miał dużej wydajności, jedynie 50 kg na godzinę, ale Chimit cieszył się z tego. Miał nadzieję, że będzie miał dzięki temu wystarczająco dużo czasu, żeby przeprowadzić duchy do innego świata. Bo one były złe. Jego dziadek mówił, że w duchach dzieci zawsze jest złość, bo nie doświadczyły życia i nie były przygotowane na śmierć. Naginew, kołysząc ciężkimi butlami na plecach, usiadł na krawędzi otworu w podłodze i spuścił nogi w ciemność. Musiał uważać, żeby nie zaczepić o wystające pręty zbrojeniowe, które soda kaustyczna przeżarła mniej dokładnie niż beton. Wystawały z każdej strony i mogły z łatwością rozedrzeć mundur i przebić ciało. Ostrożnie wcisnął buty w szczeble sznurowej drabinki, zaczął schodzić i wkrótce zagłębił się w mrok. Maska zaparowała od upału, ale w piwnicy zawalonego teatru było chłodniej. Tylko dlatego rozkład tkanki był powolny i pozwalał wyciągnąć ciała 3 miesiące po zgonie. Inaczej rozpocząłby się proces gnilny, ciała rozpadłyby się na kawałki i trzeba by pakować je w worki. Tylko najpierw wyciągnij naszych, małpo! Usłyszał krzyk Fadiejewa z góry. Odruchowo uniósł głowę i w oczy żgnęło go mocne światło latarki sierżanta. Tak jest, panie sierżancie! Odkrzyknął, a potem skupił się na szczeblach drabinki. Ta huśtała się na boki i miał trudności w utrzymaniu równowagi. Butla ciążyła tak, że wyginał się ciągle do tyłu. Kiedy stanął w końcu na podłodze, natychmiast usłyszał głosy, takie jak we śnie. Piskliwe krzyki kobiet, bas nielicznych mężczyzn i płacz dzieci. Najgorszy był płacz dzieci. Wiercił w uszach, dochodził spod każdej ściany, ale jednocześnie był cichy, jakby tłumiła go ziemia. Wiedział, że to krzyczały duchy dzieci. Były zagubione, wystraszone i złe. Coraz bardziej złe. Jego dziadek Kareng tłumaczył, że gwałtowna śmierć oddziela to, co duchowe od ciała. To, co duchowe, powinno odejść, ale zostaje przy ciele, bo nie wie, gdzie się udać i trzeba mu wskazać drogę do zaświatów. Bez tego dusze będą błąkały się, szkodziły żywym i cierpiały. I nie miało znaczenia, że dzieci były dobre, bezbronne i niewinne. Ich duchy spowodują cierpienie i śmierć. Naginew pomyślał nagle, że to nie przypadek, że tu trafił. Może tak miało być.
Może on miał pomóc. Oderwał wzrok od podłogi i rozejrzał się po pomieszczeniu. Piwnica była duża, o kształcie prostokąta. Zdziwił się, bo w środku nie dojrzał niczego oprócz ciał, plecaków, ubrań, śpiworów, koców oraz kilku stojących pod ścianą stołów i krzeseł. Najprawdopodobniej pracownicy teatru przed przygotowaniem schronu w tym miejscu przenieśli wszystkie zgromadzone tu rzeczy gdzieś wyżej, by zrobić jak najwięcej miejsca. Wiele ciał dorosłych i nastolatków leżało przy zawalonych kamiennych schodach. Próbowali je odgruzować, by uciec albo uzyskać chociaż dostęp do powietrza. Niektórzy z mężczyzn byli rozebrani do pasa, bo rozgrzali się przy ciężkiej pracy. Ich plecy zrobiły się teraz pomarańczowo-fioletowe i lśniły w świetle latarki, jakby były wypolerowane. Brzuchy niektórych zapadły się, a pod ciałami rozlały się cuchnące kałuże płynu komórkowego. Naginew dojrzał u podstawy schodów usypany kopiec z kamieni i głazów. Bez sprzętu i narzędzi takich jak kilof bądź łopata, zasypani nie mieli szans, by się uwolnić. Nie wiedzieli, że na wejście do piwnicy zawaliło się dziesiątki ton betonu, tak samo zresztą jak na wszystkie dojścia do stropu oraz otwory wentylacyjne. Ukraińscy ratownicy nie mieli szans do nich trafić w kilka godzin. Najprawdopodobniej, gdy zaczęła się akcja ratunkowa, wszyscy ludzie zgromadzeni w piwnicy byli już martwi. Większość dzieci i kobiet siedziało na betonie pod ścianami. Stłoczyli się też w małych grupach na podłodze. Kobiety w ciąży siedziały na krzesłach, a małe dzieci pochowały się pod stołami. Dzieci było najwięcej. Co najmniej 200, może nawet 300. Od niemowląt po nastolatki, ale najwięcej w wieku przedszkolnym. Naginew starał się omijać wzrokiem ich twarze. Spuchnięte, poczerniałe, czasami fioletowe, z otwartymi, szeroko ustami. Dziewczynki miały zaplecione warkoczyki, chłopcy włosy ścięte krótko. Byli ubrani w jaskrawe kurtki, buty z naklejonymi postaciami z bajek i czapki z pomponami. Gdy Czimit patrzył na ich zwinięte w pozycji płodowej ciała, poczuł nagle, że coś zaczyna na niego napierać, coś z góry, jakiś niemożliwy do udźwignięcia ciężar. Nogi ugięły się pod nim i ukląkł. Miał wrażenie, że zemdleje. Przed oczami wirowały mu różnokolorowe mroczki, a ciemne plamy zasłaniały pole widzenia. Przypomniała mu się córka, jego 6-letnia Medek, jego kwiatuszek. Umarła dawno temu, ale w tamtej chwili stanęła mu przed oczami jej okrągła twarzyczka i pucułowate policzki. Widział, jak leżała martwa, wycieńczona chorobą, a on zawiódł. Zawiódł ją, swoją żonę Balbarmę. Zawiódł wszystkich. I nie wyjdziesz stamtąd bez fantu, małpo, słyszysz? Burjat drgnął, gdy usłyszał z góry krzyk Fadiejewa. Wiesz co chcę? Pieniądze, złoto, srebro, kamienie. Tylko nie próbuj mnie okradać, bo wszystko co tam jest, to moje. Każę ci dupę wypinać, małpo, żeby sprawdzić czy tam nie skitrałeś. Myślisz, że nie wiem co wy małpy robicie, gdzie kitracie? Sprawdzę żołądek, flaki i twoją dupę, pamiętaj! Tak jest, odparł Czimit, ale jego głos nie był dobrze słyszalny z powodu maski na twarzy. Co małpo, nie słyszałem! Tak jest! No to pamiętaj! Naginew podniósł się i ruszył przed siebie. Nie mógł dostrzec Dagestańczyków. Spodziewał się, że zobaczy ich od razu, ale tak się nie stało. Omijał ostrożnie stłoczone w grupach ciała. Nie chciał nastąpić na rękę czy nogę. Mniejsze dzieci leżały najczęściej przy kobietach, wczepione w nie rękami, obejmujące nogi, tułów i głowę, jakby ich ściskanie mogło dać tlen. Naginew nie patrzył na twarze. Dziękował opatrzności, że do piwnicy nie dotarły szczury, a może dotarły, ale zdechły z powodu stężenia trujących gazów. Dzięki temu nie było krwi, a jedynie płyn z pękniętych jam ciała. 20 metrów, które musiał przejść do najdalszej ściany piwnicy, wykończyło go jak całodzienny marsz. I w końcu zauważył Dagestańczyków. Zrozumiał, dlaczego poszli tak daleko. Nie chcieli, by zaglądający z góry Fadiejew ich dostrzegł. Leżeli pod najdalszą ścianą. Czimit poczuł, że serce zaczyna mu mocniej bić.
Wciągał powietrze z butli łapczywie, tak szybko, że zakręciło mu się w głowie. Spodziewał się, że żołnierze z jego oddziału będą skręceni nienaturalnie na podłodze z otwartymi szeroko ustami i oczami, ale nie. Klęczeli z klatką piersiową położoną na udach, z wyciągniętymi przed siebie rękami, jakby się modlili. W takiej pozycji umarli. Zastanawiał się, czy miało to znaczenie, że mieli tak nisko głowy. Może jakby nie oddychali powietrzem z dna piwnicy, to by jeszcze żyli. Nie wiedział, jakie są zwyczaje pogrzebowe muzułmanów, ale sądził, że nie mają zastosowania do niewiernych. Żołnierze położyli przed sobą ciała dwóch niemowląt, ubranych w jaskrawe kombinezony. Musieli je wyjąć matkom z rąk i wyglądało na to, że przed wyniesieniem ich na górę i przetransportowaniem do krematorium chcieli się pomodlić. A może chodziło o coś innego? Dziadek Naginewa mawiał, że najstraszniejszym duchem jest duch noworodka. Dusza opuszczająca zamordowane dziecko ma w sobie najwięcej żółci i gniewu, bo zabrano mu życie przed tym, jak ono się rozpoczęło. Dziecko jest niewinne, ale jego duch nienasycony chce wyssać życie innych. Dusza starego człowieka jest syta życiem i nie ma w niej złości. Może Dagestańczycy wierzyli podobnie. Może dlatego najpierw odnaleźli niemowlęta, żeby modlitwą ukoić ich gniew. Chimit drgnął, gdy usłyszał za plecami głuche uderzenie. To Fadiejew zrzucił hak ze stalową linką połączoną z wyciągarką w mobilnym krematorium. To nią Burjat miał wiązać zmarłych, których Ardan będzie układał na stole, przewoził, a potem wsuwał do ognia. Chimit pomyślał, że uczestniczy w największym bestialstwie swojego życia. Zmarłym należy się szacunek. To była jedna z najważniejszych zasad, które chciał przekazać Kaaring. Naginew nie potrzebował do tego nakazów, po prostu czuł to. Dla niego drzwi na tamten świat były uchylone. Miał dar. Dziadek powtarzał, że może tam zajrzeć, jeżeli chce, ale nigdy nie chciał. Po tym, co się stało z jego córką, nie chciał. Poczuł, że w oczach stają mu łzy. Tyle małych dzieci i tylko on jeden, żeby uspokoić ich duszę. Zacisnął zęby i wrócił pod otwór w stropie piwnicy. Podniósł hak i ruszył w stronę pierwszego Dagestańczyka. Naginew obudził się, ale bał się poruszyć. Patrzył w czarny sufit, z którego łuszczyła się ciągle poczerniała od dymu farba. Serce łomotało mu w piersi, a na czole czuł tłusty pot. Śnił koszmar, od którego nadal przychodziły go zimne dreszcze. Dzieci śniły mu się od pierwszej nocy, kiedy przyjechali do teatru, ale z każdym dniem sny stawały się coraz bardziej niepokojące. We śnie widział siebie w piwnicy poprzedniego dnia. Próbował wtedy odtworzyć obrzęd, którego uczył go dziadek, i odprowadzić do zaświaty dwuletnią dziewczynkę. Ułożył jej ciało na wznak, obmył twarz wodą z zaparzonym rumiankiem, a potem przykrył kwadratowym fragmentem materiału wyciętego z koca. W teatralnej rekwizytorni znalazł setki lakierów do paznokci i zabrał tylko te w czerwonym kolorze. Służyły do malowania znaków na czole i dłoniach. Znaki te powinny uwolnić duszę od ciała i dać jej spokój. Dziadek używał naturalnych barwników rozgniatanych w moździerzu, ale Naginew miał nadzieję, że moc obrzędu leży bardziej w woli szamana, a nie akcesoriach. Kiedy przygotowywał ciało dziewczynki do spalenia, dotykał jej czoła, klatki piersiowej w okolicy serca i ust. W piwnicy był sam, ale we śnie otaczały go tłumy dzieci. Stały jedynie 2 metry od niego, te najmłodsze z przodu, dalej przedszkolaki, a jeszcze dalej reszta według wzrostu. Patrzyły na niego, wykrzywiając spuchnięte twarze z pomarańczowymi policzkami, brązowymi czołami i sinymi ustami. Ich oczy pokrywało bielmo, ale otwierały je szeroko i śledziły każdy ruch Burjata. Początkowo wyglądały na jedynie zaciekawione, ale potem czuł od nich złość i gniew. Wychodziły nagle z tłumu, czasami pojedynczo, czasem po kilka naraz i uderzały go w plecy, brzuch i głowę. Czuł uderzenia ich zimnych jak bryły lodu pięści.
pomyślał, że dzieci musiały odkryć, że po rytuale, który odprawiał, ich ciała pożera ogień. Zamieniają się w nicość i nigdy nikt nad nimi nie zapłacze, nie przyjdzie na grób i nie pożałuje. Naginew przyjmował razy i zaciskał zęby. Wiedział, że złość i gniew dzieci są ślepe, ale coraz potężniejsze. Od takiej złości duchów ludzie umierają albo tracą zmysły. Ze snu zbudził się gwałtownie, kiedy dzieci stłoczyły się tak ciasno, że uniemożliwiały mu jakikolwiek ruch. Poczuł, że nie może oddychać. Poczuł odór rozkładu, duszący, jałowy smród, który wlewał się do płuc jak szlam. Naginew usiadł i oparł się o betonową ścianę. Wszyscy wokół spali. Fadiejew, Dagestańczycy i Rosjanie chrapali. Popatrzył na nich i zdał sobie nagle sprawę, że w sypialni jest zbyt jasno. Zawsze zostawiali jedną lampę zawieszoną obok łóżka Fadiejewa i ta się paliła, ale pojawiło się drugie źródło światła od strony korytarza prowadzącego do pomieszczenia z dziurą w podłodze. Jeżeli duchy miały nadejść, to właśnie stamtąd. I wtedy Naginew usłyszał płacz dzieci. Bardzo cichy, ale rozpoznał go bez trudu. Ten dźwięk towarzyszył mu bez przerwy, kiedy przyjechali do tego teatru. Zrobiło mu się zimno. Zadrżał pod kocem. W nocy temperatura spadała jedynie do kilkunastu stopni, więc zazwyczaj nie czuł chłodu, nawet od podłogi, ale w tamtej chwili skóra wręcz parzyła od mroźnego powietrza. Wiedział, co to oznacza. Duchy zbliżały się. Powoli podniósł się z podłogi i jeszcze raz spojrzał na żołnierzy w pokoju. Wszyscy spali. Fadiejew odwrócił się w stronę uchylonych dwuskrzydłowych drzwi, przez które napływało chłodne, ożywcze powietrze. Leżał półnagi, z grubym, złotym łańcuchem na piersi. Obok Fadiejewa, jak straż przyboczna, leżeli etniczni Rosjanie. Na wygodnych materacach i karimatach, ukradzionych ze sklepów, każdy z drogim zegarkiem na ręce. A dalej Dagestańczycy w zwartej grupie. Żołnierze chrapali, cuchnęli potem, cebulą, czosnkiem i papierosami. Myli się co dwa dni, ale nie mieli gdzie uprać brudnych mundurów. Chimit nachylił się lekko, by dojrzeć Dostojewa. Ten kwaterował w oddzielnej izbie, która przed bombardowaniem teatru służyła za stróżówkę. Znajdował się daleko, ale Naginew dokładnie widział dowódcę. Leżał na łóżku na wznak. Na stoliku, na wyciągnięcie ręki, stała butelka wódki i szklanka. Obok puszka po konserwie, zamieniona na popielniczkę. Płacz dzieci wzmagał się, stawał się natarczywy. Chimit bał się obrócić w stronę światła, padającego od strony korytarza. Wiedział, że to nie może być Ardan kończący służbę przy krematorium, bo wtedy światło by się zbliżało. A ono stało w miejscu, drżało i falowało, jakby pochodziło od płomienia świecy bądź pochodni. Burjad znalazł w końcu w sobie siłę i z cichą modlitwą na ustach obrócił się w stronę korytarza. Poczuł ulgę, bo nikogo nie zauważył. Żółta poświata z głębi lizała odłażące ze ściany kawałki farby, ale płacz ciągle się wzmagał. Duchy przyzywały go. Czuł, że musi tam iść. Sięgnął po buty, założył je na stopy i narzucił na plecy bluzę munduru. Sprawdził, czy obie płaskie latarki sygnałowe działają i działały, ale zgasił je. Ruszył korytarzem. Szedł powoli, miażdżąc butami kawałki cegieł, betonu i potrzaskanego drewna. Żółta poświata oddalała się, jakby ktoś przed nim uciekał albo gdzieś go prowadził. Przeszedł przez szatnię ze spalonym kontuarem i na wpół zawalonym sufitem. Potem przez dziurę w ścianie wybitą ciężkimi młotami i znalazł się w korytarzu, który prowadził bezpośrednio do pomieszczenia nad piwnicą. Nie starał się dogonić światła. Szedł powoli i uważnie, trzymając prawą dłoń na jednej z latarek. Gdyby znalazł się w ciemności, miał zamiar ją natychmiast zapalić. Nie mógł dopuścić do tego, żeby pochłonął go mrok. Kiedy wszedł do pomieszczenia, w którym znajdowało się zejście do piwnicy, spodziewał się zobaczyć duchy martwych dzieci.
przygotował się na widok pomarańczowej, popękanej skóry, zarosłych bielmem oczu, fioletowych warg i czarnych zębów. I zobaczył ducha, ale tylko jednego. I od niego biło światło, ale widok tego ducha sprawił, że serce skurczyło mu się w piersi ze wzruszenia i wstrzymał oddech. Na skraju otworu w podłodze prowadzącego w ciemność siedziała dziewczynka, odwrócona do niego plecami. I poznał ją. Miała czarne włosy splecione w gruby warkocz, opadający do połowy pleców, ubrana w czerwoną sukienkę ze złotymi falbankami, przypasaną niebieskim paskiem. I płakała. I poznał ten płacz. To była jego mała Metek. Na drżących nogach zaczął iść w stronę zmarłej przed 8 laty córki. Nie mógł uwierzyć w to, co widzi, ale to nie był sen. Jedną z szamańskich umiejętności jest odróżnianie snów od jawy i on zawsze ją odróżniał. To nie był sen. Nagle dziewczynka odwróciła się. Gdy zobaczył jej pucułowate policzki i lśniące ciemne oczy, nogi zadrżały mu. Ukląkł i zamarł. Tak, to była jego Medek, jego kwiatuszek. Pomóż im, tato, pomóż im, powiedziała po burjacku swoim słodkim, dziecięcym głosikiem. Bo wrócą jako ból, olbrzymi ból. Nie poruszył się. Chciał, żeby mówiła dalej. Czuł w piersi gorąco. Wstrzymał oddech. Dziewczynka nie czekała jednak na jego odpowiedź. Położyła ręce na krawędzi otworu, nachyliła się i zanurzyła w ciemność. Nic więcej nie usłyszał. Z piwnicy zaczęła bić jedynie żółta poświata i słychać było płacz dzieci. Czimit zwinął się w kłębek na podłodze i zaczął łkać. Naginew wystawił głowę z otworu w stropie piwnicy. Nie musiał się już obawiać ostrych prętów zbrojeniowych, bo uciął je wcześniej piłką do metalu. Wyciągnął rękę w kierunku Ardana, a ten złapał ją i pomógł mu wyjść na powierzchnię. Dziękuję, mruknął Czimit i zdjął aparat powietrzny. Odetchnął cuchnącym dymem powietrzem. Zakaszlał i przymknął na chwilę czerwone ze zmęczenia oczy. To ostatnia z tych małych? Zapytał Ardan, wskazując na 4-letnią dziewczynkę na stalowym blacie stołu. Fragment pociętego koca zakrywał jej twarz. Zgodnie z prośbą Naginewa, Ardan ułożył ją na wznak z rękami złożonymi na piersi. Czimit nie odpowiedział, tylko pokręcił głową. W uszach słyszał pisk i szum, ale dzieci nie krzyczały. Przynajmniej tyle. Dzieci nie krzyczały. A te znaki na dłoniach? Ta nie ma. Wiem, Ardan. Zabrakło mi powietrza. Puste butle prawie. Zrobię znaki przy krematorium. Chorogwat skinął głową. Chłopak był wysoki jak na burjata. Liczył 1,90 m wzrostu. To mogę jechać? Daj to butle położę na stole. Dziecko małe i miejsce jest. Po co nieść na plecach? Nie, poniosę już. Jedź. Ardan pchnął wózek, a Czimit udał się za nim. Poszli korytarzem prowadzącym do 2 przechodnich pomieszczeń i dotarli do obszernego pokoju z na wpół zawalonym dachem. To właśnie tam stało mobilne krematorium. Samochód był zasłonięty od góry i od strony ulicy. Nikt nie mógł wiedzieć, co się dzieje w budynku. Stanęli przed piecem ukrytym w furgonetce. Czimit poczuł nieprzyjemny zapach dymu i popiołu, jakby ktoś palił włosy. Ardan zaparkował stolik przed tylnymi drzwiami samochodu i podszedł do Naginewa. Bez słowa zdjął mu butle z pleców i zaniósł je do sprężarki. Podpiął zawory i uruchomił urządzenie. Czimit wyjął z kieszeni spodni lakier, nachylił się nad dziewczynką i namalował oznaki przejścia na obu dłoniach. Dziecko miało zdjętą kurtkę i buty. Naginew zawsze je zdejmował. Nie dlatego, że Fadiejew chciał sprzedać odzież dzieci. Nie chciał, bo przysiągła odorem rozkładu. Robił to dlatego, że buty i kurtki były wykonane z tworzyw sztucznych i produkowały przy spalaniu cuchnący i lepiący się do komina dym, co groziło nawet awarią pieca. Czimit nachylił się nad głową dziecka i wyszeptał śpiewnie ostatnie pożegnanie. Dotknął dłonią czoła dziewczynki, potem klatki piersiowej,
a na końcu ust i skinął głową do Ardana, by ten przyłożył ciało na stalową, wysuwaną kratownicę, tak by wjechało do pieca nogami do przodu. Chorogwat czekał, aż Czimit skończy pożegnanie, pchnął podajnik i martwa dziewczynka zniknęła w cuchnącym piecu. Ten był już pozbawiony szczątków ostatniego ciała. Nigdy nie palili ich na popiół. Zawsze zostawało dwa razy więcej niż powinno, bo Fadiejew, gdy pozyskał informację, ile jest ciał, wszystko przeliczył i kazał skrócić czas kremacji o 15 minut. Tuż przed tym, gdy Ardan zamknął stalowe, okrągłe drzwi pieca, głowa dziewczynki przekręciła się na bok i kawałek mokrego koca spadł jej z twarzy. Czimitowi odebrało oddech. Zamiast spuchniętej od rozkładu twarzy białej dziewczynki pojawiły się pucułowate policzki i czarne oczy jego zmarłej córki, Medeg. To było niemożliwe. To nie mogła być ona. Czimit zamknął oczy, cofnął się na chwiejnych nogach pod ścianę, oparł o nią i zsunął na podłogę. Ardan zamknął drzwi pieca i uruchomił proces spalania. Potem spojrzał na kolegę i zbladł. Dobrze się czujesz? Zapytał. Naginew ukrył twarz w dłoniach i zaczął szlochać. Poczuł, że musi mu wszystko powiedzieć, tylko on był w stanie zrozumieć. Tylko on. Może dzięki temu będzie mógł powstrzymać duchy dzieci. Może wtedy znajdzie siłę. Może wtedy mu się uda sprawić, by nie weszły do jego głowy i nie przylgnęły do niego. Tego bał się najbardziej. Wyciągnął rękę w stronę chłopaka, a ten chwycił go za dłoń, jak ojca. Miałem kiedyś córkę, Ardan. Nazywała się Medeg. Śliczna, śliczna Medeg. Lubiła śpiewać, biegać po trawie, siadać mi na kolanach i zadawać pytania. Ciągle zadawała pytania, a ja na większość odpowiadałem głupoty, których nauczył mnie dziadek Karęg. Wtedy jeszcze uczyłem się dawnych szamańskich mocy, medycyny i o duchach. Miałem zostać szamanem. Mieszkaliśmy na północy, kilkanaście kilometrów od Bajkału, w małej wiosce. Uczyłem się od dziadka, odkąd miałem 10 lat, bo stwierdził, że mam dar. W czasie nauki poznałem żonę i urodziła mi się Medeg i zachorowała, jak miała 4 lata. Karęg leczył ją tak, jak leczyli od setek lat, ale to nic nie dawało. Jej stan pogarszał się. On mówił, że stan musi się pogorszyć, by potem się polepszył, ale nigdy się nie polepszył. Gorączkowała 2 tygodnie, a potem umarła. Myślałem, że ja też umrę z bólu, a on powiedział, że duchy tak chciały. Ale do naszej wioski przyjechał lekarz, który pobrał próbki krwi na prośbę brata mojej żony. On chciał, żeby zawieźć małą do szpitala, do Ułanudę, ale ja się nie zgodziłem, bo wierzyłem w dziadka i jego moce. On wielu wyleczył. Ale brat wrócił ze stolicy i powiedział, że Medeg by przeżyła, bo umarła na bakterie, które łatwo leczą antybiotyki. Wtedy nie wiedziałem, co to antybiotyki, ale dowiedziałem się i poczułem się oszukany. Następnego dnia zabrałem żonę z wioski i pojechaliśmy z jej bratem do Ułanudę. Nie chciałem już widzieć Karęga. Uważałem, że zabił mi dziecko. Naginew spojrzał na Chorogwata. Chłopak stał nad nim i słuchał uważnie. Kiwał głową współczująco. Byłem silny i bystry, Ardan. Wiesz, że takim jak ja ciężko odnaleźć się w mieście, ale szybko poprawiłem rosyjski, by wstąpić do wojska. Wojsko to pewna pensja i szansa na dobre mieszkanie. I potem urodził nam się syn, a i brat Balbar mi pomógł. To jest dobry człowiek, dobry. Wyuczył się na inżyniera. Na tyle dobry, że powiedział mi rzecz, która gnębiła go przez 8 lat. Tuż przed moim wyjazdem na Ukrainę. Jakby przewidywał, że już nie wrócę. Że to ostatnia szansa. Powiedział, że okłamał mnie wtedy po śmierci Medeg. W szpitalu odmówiono badania krwi, bo została źle pobrana i źle przewożona. Zmyślił historię antybiotyku, bo chciał, żebyśmy się przeprowadzili do stolicy. Dali szansę naszym przyszłym dzieciom, a nie tkwili w bajkach z przeszłości. Tak właśnie mówił o naszej kilkusetletniej buriackiej tradycji. Ale dziadek już wtedy nie żył, a z nim umarło trochę naszego ludu. Ale nie o tym chciałem. Ja tutaj widzę moją córkę, Ardan.
Ona do mnie mówi i ukazuje mi się. Nigdy przez te lata nie miałem takich snów. Ona mówi w imieniu tych dzieci, co leżą. Byłem w Buriacji w 2011 roku. Rozległ się nagle donośny głos Dostojewa. Naginew próbował poderwać się na nogi, ale starszy sierżant ubiegł go i wystawił uspokajająco dłoń z papierosem. Siedź, nie wstawaj. Odpoczywaj, bo musisz odpocząć. To ciężka praca, którą wykonujesz. Bardzo ciężka praca. Mimo słów dowódcy, Naginew wstał z podłogi i wyprostował się obok Ardana. Wytarł rękami łzy z policzków. Poczuł wstyd. Dostojew wydawał się jednak niczego nie zauważać. Podszedł do nich i wyjął paczkę papierosów z kieszeni. Wyciągnął ją w stronę żołnierzy. Palicie? Skinęli głowami. W wojsku rosyjskim nie można było nie palić i nie można było nie pić. To było nie do pomyślenia. Dostojew przypalił im papierosy zapalniczką. Potem palili przez chwilę w milczeniu. Byłem w Buriacji z synem. Odezwał się nagle podoficer. Bo wy stamtąd, co? Naginew? Chorogwat? Buriaci skinęli głowami. Czimic zdziwił się, że Rosjanin zna ich nazwiska. Wydawał się niczym nie interesować i być ciągle pijanym. Nawet teraz wyczuwał od niego alkohol w cuchnącym dymem powietrzu. Byłem z synem w 2011 roku. Kontynuował starszy sierżant. To były piękne czasy. Mój syn miał wtedy 11 lat i był wpatrzony we mnie jak w obrazek. Byłem dumnym żołnierzem naszego olbrzymiego kraju. Dostałem medale. Wskazał niedbale na pierś. Te i jeszcze inne. I on mi wierzył, że jestem obrońcą ojczyzny. Wierzył mi. Ale to było dziecko. Musiał wierzyć. Ale najgorsze było to, że i ja wierzyłem. Czimit spojrzał na Ardana. Nie wiedział, co robić. Zastanawiał się, czy to była jakaś pułapka, jakiś test. Palił papierosa ostrożnie, wciągając dym głęboko w płuca i zatrzymując go tam. Poczuł, jak przyjemnie kręci mu się od tego w głowie. Przez ułamek sekundy zapomniał, gdzie jest i po co tam jest. Kąpałem się w Bajkale i w waszych leczniczych źródłach. Pięknie, pięknie było. Pięknie i tanio, bo wtedy nie było dobrze w Rosji. Zresztą... nigdy nie było dobrze, prawda? Ale powiem wam, że to były najlepsze chwile mojego życia. Tak, najlepsze. Tamte 3 tygodnie, nawet wliczając czas w pociągu. Z synem jechaliśmy koleją transsyberyjską do Ułan-Udę, a potem na północ, trochę do gór i do Bajkału. To były najlepsze chwile mojego życia i mówię to z całą stanowczością, panowie. Z całą dzalusieńką stanowczością, na jaką mnie stać. Lepszy czas jak tamte 3 tygodnie z synem... oraz moim przyjacielem w waszej Buriacji już dla mnie nie nadejdzie. Czimit uśmiechnął się niepewnie. Nadal nie wiedział, dlaczego Dostojew to wszystko mówi. Czy dlatego, że usłyszał historię o Medeg? Medeg znaczy kwiat, prawda, Naginew? Buriat otworzył ze zdziwienia usta. Po raz pierwszy podniósł wzrok i spojrzał Rosjaninowi w twarz. Poczuł dziwny dreszcz na plecach, gdy zobaczył jego bliznę. Jak byłem w Buriacji, to nauczyłem się znaczenia tylko tego jednego imienia. Nic innego nie pamiętam, nawet pojedynczego słowa, wiesz, Naginew? I myślę, że to nie przypadek, że postanowiłem się przejść i zobaczyć, jak wam idzie, akurat w chwili, gdy opowiadałeś o swojej córce. Bardzo mi przykro z powodu jej śmierci. To okropne. I też zastanawia mnie, dlaczego mówiłeś po rosyjsku. Przecież obaj jesteście Buriatami. Dlaczego nie mówicie po buriacku? To też chyba znak, prawda? Ja mówię po buriacku, odparł Naginew, ale Ardan nie. On tylko po rosyjsku. Jest z miasta, ze stolicy. To wszystko jasne. Dostojew uśmiechnął się, ale jego twarz, zamiast stać się milszą dla oka, wykrzywiła się szpetnie. Jego uśmiech powodował wrażenie, że drwi z rozmówcy. Tak, wszystko da się wyjaśnić. Wszystko. Pokiwał głową. Ale jednak to takie dziwne, że tu stoimy, paląc ciała dzieci, które miały ojców i matki, a my również mamy dzieci i płaczemy, jak je utracimy. Naginew nie wiedział, co odpowiedzieć. Te słowa dowódcy przywróciły ciężar na jego barki.
Zerknął w stronę sprężarki. Aparat oddechowy był już gotowy. Mógł wracać do piwnicy i zająć się kolejnym ciałem. A jeszcze jedno mnie zastanawia, Naginew. Kontynuował Dostojew, zapalając kolejnego papierosa. Wiesz, że w Buriacji pochowałem przyjaciela? Jeszcze jeden ze zbiegów okoliczności. To był też żołnierz. Pojechał z nami i to był mój dowódca. Połączyła nas przyjaźń. Tak naprawdę to on wymyślił tę wyprawę. Mawiał, że bronimy Rosji przed Czeczenami, którzy szkoły wysadzają, bijemy się z nimi i siedzimy w tych ich górach i lasach, a Rosji nie znamy. I pewnie w życiu jej nie zobaczymy, tej naszej matki Rosji, wielkiej, pięknej ojczyzny. A więc równie dobrze mogłoby jej nie być, albo mogłaby być mała. Dlatego pojechałem. Wszystkie oszczędności zabrałem, tylko żonę w domu zostawiłem, bo mówiła, że nie chce. I wiecie, kto był tym moim przyjacielem? Naginew nie odpowiedział. Stał nieruchomo, tak jak Ardan. Sytuacja była dla niego tak niezrozumiała, że zastanawiał się, czy nie halucynuje ze zmęczenia. Do Buriacji przyjechałem z przyjacielem, który był Ukraińcem. Nie dożył na szczęście tego, co się stało w 2014 i tego, co teraz się dzieje. I dobrze, że wtedy umarł. Nie wiedziałem, że kiedykolwiek będę się cieszył ze śmierci najlepszego przyjaciela, ale nadeszły dni, kiedy wszystko staje na głowie. Cieszymy się ze śmierci przyjaciół i nawet sami ich zabijamy. Zabijamy przyszłość swoich dzieci. Zabijemy kochaną Rosję, ojczyznę. Dostojew pokręcił głową i rzucił niedopałek na ziemię. Kontynuował swoją tyradę, jakby zbierała się w nim całymi tygodniami. I teraz oni mówią, że szacunku chcą dla Rosji. Szacunku nie zdobywa się siłą i strachem, tylko czynami godnymi podziwu. Mordy podziwiają tylko zbrodniarze. I tylko u nich zyskujemy szacunek. Rosję podziwiają tylko zbrodniarze i do Rosji ciągną tylko zbrodniarze i wykolejeńcy. Niewinni cierpią, ale zapewniam was, że winni też będą cierpieć. Nie tak bardzo, ale będą. To kwestia czasu. Dostojew przerwał i spojrzał dziwnie mętnym wzrokiem na Buriatów. Zmarszczył brwi i wskazał na aparat oddechowy. Ciśnienie już dobre, możesz zakładać. A, jeszcze jedno. Uchyliłem rozkaz Fadiejewa. Macie mieć czas na sen. Przynajmniej 8 godzin. Zresztą ten sprzęt, wskazał na krematorium, też potrzebuje odsapnąć. Znalazłem coś dobrego, panie sierżancie! Krzyknął starszy szeregowy w rozpiętym mundurze. Miał nieogoloną, spoconą twarz. Wyszedł zza kwadratowej, nadpalonej kolumny i stanął przed leżącym na łóżku Fadiejewem. Trzasnął obcasami, bo wiedział, że jego dowódca to lubił. No, co tam masz, Wania? Jak już dom zobaczyłem, to wiedziałem, że w środku będzie dużo. Uciekli normalnie i tam są takie rzeczy, że w ogóle starczy dla wszystkich i nawet dla chłopaków. Ale jak pan pozwoli. My zdjęcia porobili, ale lodówkę od razu przywieźliśmy. Tu drzwiowa jest i z takim panelem z przodu, że wszystko widać i jak nówka. Czarna, jak pan chciał. No, dobrze, dobrze, Wania. A w środku? Wymyliście z tej hachłowskiej paszy? Zapytał Fadiejew, zapinając mundur. Bo to śmierdzi jak gnój, ta ich pasza. Szeregowy parsknął śmiechem, a potem rechotał parę sekund, klepiąc się po udach. Nie, wszystko już zabrali, jak wyjechali. Domy już mocno przetrzepany, ale wcześniej szukali pieniędzy i złota. Duże rzeczy zostały. I elektronika. A, to dobrze. Dobrze. Naginew obserwował wydarzenia spod wpół przymkniętych powiek. Był zmęczony. W nocy koszmary nie pozwalały mu spać, ale postanowił, że pozwoli chociaż odpocząć zmęczonemu ciału. No to wnoście tę lodóweczkę, niech się jej przyjrze. Tylko mnie nie podrapać, bo się zdenerwuję. Zaraz pobiegnę i z chłopakami przyniesiemy, ale tu stawiać? No tu, a gdzie? Huknął Fadiejew. No dawać, chłopaki, bo chcę zobaczyć tę czarną piękność. Smaku mi narobiliście. Szeregowy znowu trzasnął obcasami i zniknął za wysokimi dwuskrzydłowymi drzwiami. Naginew rozejrzał się ostrożnie po pokoju.
W środku był tylko starszy sierżant i on. Wszyscy Dagestańczycy gdzieś pojechali. Dostojew czytał należąco książkę, ale gdy usłyszał wanie, wstał i zapalił papierosa. Wyszedł ze swojej stróżówki i stanął w progu do głównej izby. Patrzył, jak do pomieszczenia wchodzi dwóch żołnierzy, którzy stękając i klnąc nieśli ogromną lodówkę. Zaciągnął się głęboko dymem i Naginew miał wrażenie, że oglądał tę rozgrywającą się przed nim scenę jak występ cyrkowy. Oparł się barkiem o framugę stróżówki i patrzył w milczeniu na stękających pod ciężarem sprzętu żołnierzy. Twarz wykrzywiła mu się w jeszcze paskudniejszym grymasie niż zwykle. Nagle jeden z dźwigających lodówkę żołnierzy opadł z sił. Tylko nie upuść, gnojo! Wrzasnął Fadiejew, a Wania ostatnimi siłami uniósł sprzęt. No, tu jeszcze kawałek! Tu, w rogu postawcie! Ona musi stać, bo się agregat popsuje dobrze! Kurwa, drzwi się otwierają! Debile! Nie zabezpieczyli drzwi! Nożesz, otwierają się! Jeden z żołnierzy próbował powstrzymać otwierające się drzwi i stracił równowagę. Fadiejew doskoczył do lodówki, ale pchnął za mocno. Ta przechyliła się w stronę ściany i uderzyła w nią. Kurwa no! Porysowaliście! Fadiejew obrócił się do Naginewa. Wstawaj, małpo! Łap to! Burjat podniósł się na nogi. Nie udawał, że spał. Bał się gniewu dowódcy. Stój, Naginew! Dostojew nie krzyczał, ale jego głos wybrzmiał donośniej niż wrzask Fadiejewa. Niemal wszyscy obrócili twarze w stronę palącego spokojnie papierosa starszego sierżanta. I wtedy lodówka znów zachybotała się i drugi raz uderzyła o ścianę. Kurwa! Twarz Fadiejewa przybrała buraczany kolor. Wydawał się cierpieć taki ból, jakby go ktoś przypalał rozpalonym żelazem. Ale nie kwestionował rozkazu starszego sierżanta. Naginew dziwił się temu. Fadiejew, mimo swoich wrzasków i pochukiwań, musiał prawdziwie bać się Dostojewa. A może szacunek wzbudzały jego medale, a może pistolet przy pasie. Krążyły legendy o tym, jak Dostojew się posługuje tą bronią. Żołnierze z oddziału, którym dowodził, nazywali go rewolwerowiec. Lodówka została w końcu ustabilizowana i ustawiona na podłodze. Fadiejew, którego twarz powoli traciła buraczany odcień, obejrzał uszkodzenia sprzętu i zacisnął pięści. Jego żołnierze stłoczyli się w kącie, pewni, że zaraz im się dostanie, ale sierżant odwrócił się do Dostojewa. Może pan szanowny pomoże następnym razem, jakby taka sytuacja była? Bardzo bym prosił. Ja się takich rzeczy nie dotykam, mruknął Dostojew i obejrzał się na stolik, na którym stała butelka wódki. Wyglądał tak, jakby nabrał ochoty, by się napić. Dlatego ty wydajesz rozkazy. Będziesz tak po prostu patrzył? Tak. Pozostaje mi patrzeć. Ale ja ręką nie ruszę. Fadiejew, z jakiegoś powodu, może wściekłości albo poczucia, że żołnierze są za nim, podszedł bliżej do Dostojewa. Położył nawet rękę na pistolecie. A może później ktoś opowie, kto patrzył, a kto robił i może z tego będą kłopoty? Zagroził. Bo może to nie wygląda jak żołnierka, co robimy, ale to jest wszystko na chwałę Rosji. Czasami trzeba robić brudne rzeczy dla Rosji i naszych dzieci. Słyszałeś Sołowiowa? Mówił, że każdy martwy Ukrainiec to chwała dla Rosji, bez względu na to, czy to kobieta, czy dzieciak. I to tutaj to nasza ziemia i możemy sobie z nią zrobić, co chcemy. I wszystko, co tutaj leży, to nasze. I ja wzbogacam ojczyznę, bo jak jedzie tam do Rosji ta lodówka, to przecież Rosja będzie bogatsza, nie? Dostojew pokiwał głową, jakby się zgadzał, i nadal palił papierosa. Nasze zadanie to wydobycie ciał, powiedział. Zamiast się tym zająć porządnie, wyznaczasz do zadania tego Naginewa, niskiego i chudego, a rosłych chłopów, co by wynieśli dwa razy więcej, zatrudniasz do szabrudnictwa, a czasem pewnie do rozboju. Fadiejew roześmiał się głośno i rozejrzał się po pomieszczeniu. Spojrzał na trzech Rosjan, którzy stali obok lodówki. Ich broń musiała zostać w samochodzie. Po automat mógł szybko sięgnąć jedynie Naginew. Zawsze trzymał broń blisko siebie. To prosty rachunek, odparł sierżant. Jak lodówka upadnie, to się zepsuje, a jak hachły na łeb spadną, to drugi raz nie zdechną, nie? Dla mnie
to ta małpa może je ciągnąć za nogę. Wskazał na Buriata. Ale nie, ta małpa zidiociała na rękach je niemal wynosi i na stolik kładzie ze złożonymi rękami, jakby nadal żyły, idiota. Jeszcze jakieś modły odprawia, boi się, że go ich duchy zabiorą. Ale mu pozwalam, bo i tak piec więcej nie będzie palił, a tyle by mu towaru wynieść to nadąża. To dlatego pozwalam, po co mam ludzi marnować, i tak szybciej nie będzie. Możesz do Arczewa złożyć wniosek o jeszcze jedno krematorium, powiedział Dostojew. Wtedy byśmy zdążyli z zadaniem. Naginew ubrał powoli buty. Powinien jeszcze spać przez godzinę, ale wolał być gotowy. Coś wisiało w powietrzu. Jedna iskra i nastąpi wybuch. Nie zwiodła go mina Dostojewa oraz jego obojętna postawa. Widział kiedyś, jak dobywa broni i strzela. Miał refleks jak mistrz ping-ponga i nie stępił go nawet alkohol. Fadiejew roześmiał się nagle i spojrzał na żołnierzy za sobą. Nadal stali bez ruchu, nie wiedząc, co robić. Chcecie, chłopaki, szybko tu się obrobić i wracać do okopów? Chcecie, co? Chcecie szturmować hachły i walczyć dla ojczyzny? Żołnierze popatrzyli po sobie, szczerząc zęby. Należy nam się odpoczynek, powiedział Wania, ten sam, który zameldował o znalezieniu lodówki. Za bohaterskość! Fadiejew pokiwał głową. No właśnie, my żołnierze i zdążymy jeszcze pobić się o ojczyznę. Szlak bojowy będzie długi, ale to dobra okolica jest i spokojna robota, do granicy blisko. Po co się śpieszyć? A znowu nas rzucą na front niedługo, bez obawy. Trzeba korzystać, bo my teraz z całym światem się bijemy i wygrywamy. Z całym światem i nawet Chiny stoją i się patrzą, ale w końcu zrozumieją i będą z nami. A wtedy za rok będziemy w Lizbonie, tam wino będziemy pić. No, tak właśnie, odkrzyknęli żołnierze. Za rok to już dawno będziemy gnić w ziemi, Fadiejew, powiedział Dostojew. Albo wysypią nas gdzieś do rowu, tak jak prochy tych dzieci pod nami. Tyle zobaczysz tej swojej wielkiej Rosji i Lizbony. Nastała cisza. Nikt nie protestował, bo wszyscy wiedzieli, jak wygląda ta wojna. Każdy z nich widział śmierć i to nie jeden raz. Widział też rannych, których nie znoszono z pola bitwy, żołnierzy umierających w transporcie do szpitala, zmarłych z powodu braku lekarzy. Fadiejew podszedł do Dostojewa i wyszczerzył zęby. Może właśnie dlatego tak trzeba robić, jak robimy. Trzeba korzystać. Można wziąć, to bierzemy. Jak są słabi, to im zabieramy, a jak my byśmy byli słabi, to też by nam zabrali. Oni tylko czekają na naszą ziemię. Wszyscy chcą z nas zrobić niewolników i by pedały latały u nas po ulicy bezbożnie. A w ogóle, jak nie ja zabiorę, to zabiorą inni. Trzeba się spieszyć. Ja niczego nie zmienię, więc muszę korzystać. Jak nie ja, to kto inny to zrobi? A po co inny, jak mogę ja? Nie, chłopaki? Rzucił pytanie, nie odwracając się nawet do żołnierzy za nim. Odpowiedziały mu pomruki aprobaty. Dostojew zaciągnął się głęboko dymem z papierosa i rzucił niedopałek na podłogę. Potem odwrócił się do Fadiejewa plecami i podszedł do stolika nocnego. Naginew wyraźnie widział, że purpurowy ze złości sierżant wykonuje ruch, jakby chciał wyszarpnąć pistolet z kabury. W końcu jednak tego nie zrobił i rozluźnił rękę. Ja o tym myślałem, sierżancie, i doszedłem do wniosku, że taka jest właśnie geneza zła, powiedział Dostojew, nalewając sobie pół szklanki wódki. Odwrócił się do Fadiejewa i zapalił kolejnego papierosa. A po co inny, jak mogę ja, powiadasz. I to właśnie stąd się bierze całe zło, z poczucia jego nieuchronności. Zło rodzi się nie z szatana, korupcji pożerającej nasz kraj, nie bogaczy rozszarpujących nasze zasoby i wywożących wszystko za granicę, wykupić wille i jachty, ani nawet z naszego tkwiącego w butach KGB-owca, sieroty opętanego obsesją wielkości, naszego drogiego Władimira Władimirowicza. Zło, Fadiejew, rodzi się z przekonania, że jak ja nie zrobię rzeczy podłych, to zrobi to niechybnie ten, co stoi za moimi plecami. A więc idąc dalej za tą myślą,
Można powiedzieć, że zło bierze się z niskiego zdania o naszym narodzie. Lubimy piękne słowa, ale sami siebie uważamy za naród złodziei, podleców i kanali. Taka jest prawda. I porządnie nawet ludzie, do jakich zapewne sam się zaliczasz, robią zło, bo nie chcą, by wzbogacili się inni. Tak myślą nawet porządni ludzie, których w telewizji namawiają, by zabijać ukraińskie dzieci. Fadiejew znowu poczerwieniał, ale w końcu się uspokoił. I mają rację, że tak robią. I to jest największa tragedia. Nie tylko Rosji, ale i ludzkości. Jestem tego pewien. To jest największa tragedia ludzkości. Fadiejew roześmiał się sztucznie i odwrócił się do swoich żołnierzy. Macie coś jeszcze na transport? Coś dla Arczewa? Mamy to, co chciał. Konsolę PS5. Odparł Wania. Dla syna chciał. Znaleźliśmy w tym samym domu i z takimi okularami 3D. Świetnie. Za to przywiezie do naszych domów Fanty. On to organizuje. I mi żona mówiła, że poprzedni transport dotarł ze wszystkim. Telewizory nawet nie miały zadrapania. Tak przewieźli. Normalnie w kartony zapakowali. Macie dla siebie rzeczy? Tak jak było umówione. Do 50 kilo. Mamy, panie sierżancie. To trzeba wezwać Arczewa. Niech przyjedzie i zabierze. No dobra. Nie opierdalać się, wąt szukać dalej. I niech jeden powiadomi porucznika natychmiast. Niech przyjeżdża. Naginew odetchnął. Niebezpieczeństwo minęło. Dostojew podszedł jeszcze raz do stolika i wypił nalaną wcześniej wódkę. Był to ukraiński trunek, którego 3 skrzynki przywieziono mu, kiedy zaczęli kwaterować w teatrze. Naginew pamiętał, że kiedy Fadiejew przywiózł dowódcy ten alkohol, a także kilka kartonów papierosów, to Dostojew wyjął portfel, odliczył ruble i dał je osłupiałemu sierżantowi. Musiał wiedzieć, że alkohol ukradziono, ale mimo tego wręczył mu pieniądze ze słowami. Policzymy, że jedna butelka to 200 rubli, a papierosy 2000. Chcę ci zwrócić koszty, a jak jakaś reszta, to dla ciebie. Naginew był przekonany, że starszy sierżant wiedział, że niepotrzebnie daje pieniądze, ale mimo tego zrobił to, jakby żył w jakimś innym świecie, zamykając oczy na rzeczywistość. Jeszcze jedno, starszy sierżancie Dostojew, powiedział Fadiejew, odwracając się do dowódcy, kiedy jego trójka Rosjan wyszła z budynku. Z całym szacunkiem, pan umrze, jak będzie pił tyle wódki. Na raka albo marskość wątroby, albo w głowie się pomiesza. Widziałem takie przypadki. Dostojew westchnął i zapalił kolejnego papierosa. Wódka uderzyła mu do głowy, bo odpowiedział wolno, żeby się nie zająknąć. W obecnych warunkach to najbardziej nobilitująca śmierć, Fadiejew. Najbardziej ekonomiczna i najbardziej naturalna. I nikt nie będzie marnował na mnie kuli. Będzie więcej dla ciebie. Chimit Naginew usiadł przy dziurze w podłodze i sprawdził, czy maska dobrze przylega do twarzy. Już miał chwycić sznurową drabinkę, gdy usłyszał nad sobą bas Dostojewa. Wstań, żołnierzu! Burjat poczuł gorąco w piersi. W foliowej torbie, przywiązanej do plastikowych pasków odstających od butli, miał równo pocięte kawałki koców oraz 2-litrową butelkę z ciepłym rumiankiem. Oprócz tego kilka czerwonych lakierów. Wstał i próbował zasłonić ciałem pakunek, ale wiedział, że Dostojew go zauważył. Na twarzy podoficera nie dostrzegł jednak irytacji, gniewu ani wrogości. Zdejmij butlę, powiedział cicho Dostojew i zapalił papierosa. Naginew spełnił polecenie bez słowa. Rozpiął sprzączki, zdjął maskę i położył aparat oddechowy pod nogami starszego sierżanta. Po co to robisz? Zapytał Dostojew, wskazując na foliową torbę. Dlaczego kładziesz im szmatę na twarz i malujesz coś na dłoniach? Burjat przełknął ślinę. Zdecydował się powiedzieć prawdę i nie udawać głupka. Duchy są złe. One mogą zrobić krzywdę. Chcę zmniejszyć ich gniew. Dostojew zaciągnął się głęboko dymem. Mam sny o tych dzieciach. Wyznał. O tych dzieciach poniżej. To złe sny. A ty masz je?
Naginew skinął głową. Dostojew dopalił papierosa do połowy i wyrzucił go. Wyjął paczkę z kieszeni razem z zapalniczką. Popal sobie, powiedział i wcisnął je w dłoń Naginewa. Możesz wypalić nawet całą. Potem pochylił się i włożył na plecy aparat oddechowy. Założył maskę na twarz i wciągnął kilka razy powietrze. Nic nie powiedział, tylko usiadł na brzegu wypalonej w podłodze dziury, chwycił się drabinki i zniknął w ciemności. Chimit przypalił papierosa, ale zaciągnął się dopiero, gdy dowódca stanął na dole, na betonie. Usłyszał stukot butów. Wtedy zdał sobie sprawę, że Dostojew jest tam w kompletnej ciemności. Przypadł natychmiast do dziury i chciał krzyknąć, by łapał jedną z jego latarek, ale w środku rozbłysło mocne białe światło. Naginew wstał z kolan i odszedł na bok, wciągając głęboko dym. Potrzebował nikotyny. Musiał na chwilę oderwać myśli od tego, co działo się poniżej, w piwnicy. Wydawało mu się, że płacz, gniew i złość będą słabły, ale stało się odwrotnie. Jego sny były ciągłą udręką. Duchy martwych dzieci otaczały go i były coraz bliżej, wydawały się wnikać w jego ciało. Sen wycieńczał go jeszcze bardziej niż jawa. 3 dni wystarczyły, by z trudnością odróżniał to, co się dzieje naprawdę od tego, co działo się w jego głowie. I dlaczego Dostojew tam wszedł? Wszyscy zachowywali się dziwnie. Fadiejew znalazł gdzieś wielką mapę świata i powiesił ją sobie nad łóżkiem. Wpatrywał się w nią czasami kilkanaście minut. Zaczął pić jak Dostojew. Dagestańczycy za każdym razem, kiedy wracali z szabrowanym mieniem, przez cały wieczór szeptali między sobą, a potem wychodzili. Naginew wiedział, że chodzili się modlić. Nie chcieli tylko, żeby wiedzieli o tym Rosjanie. A ci woleli tępić swoje zmysły wódką, jak ich sierżanci. Naginew po pierwszym papierosie zapalił od razu drugiego. Wciągnął głęboko dym i trzymał go długo w płucach, ale nikotyna działała coraz słabiej. W głowie kręciło się mniej. Poczuł jedynie mdłości. Usiadł na betonie i wpatrywał się w dziurę. Czuł, że serce bije mu szybko, a w głowie zaczyna szumieć. Nie słyszał jednak płaczu dzieci. Chociaż tyle. Nie słyszał płaczu dzieci. Palił papierosa za papierosem. Nie pamiętał ile. Gardło zaczęło go drapać, a dym wydawał się mniej drażniący niż powietrze. W końcu jednak, może po 15 minutach, a może pół godzinie, drabinka napięła się i w otworze w podłodze pojawił się Dostojew. Zdjął aparat powietrzny i maskę. Naginew zamarł z papierosem w ustach, przypatrując się jego twarzy. Spodziewał się przerażenia, gniewu, może nawet smutku. Ale na ustach starszego sierżanta błąkał się jedynie dziwny uśmiech. Nigdy nie widział go na jego twarzy. Dowódca nawet nie spojrzał na Chimita. Nie chciał odebrać od niego papierosów, chociaż tamten wyciągnął paczkę odruchowo w jego stronę. Po prostu wyszedł sprężystym krokiem z pomieszczenia. Naginew otworzył oczy, ale wiedział, że jeszcze się nie obudził. Głosy były zbyt wyraźne, nie czuł bólu pleców i nie słyszał pulsującego szumu w skroniach. Usiadł na swoim barłogu i rozejrzał się wokół. W pomieszczeniu wszyscy byli obecni. Fadiejew leżał półnagi na wznak i chrapał. Na jego szafce nocnej leżał pistolet. Wystarczyło tylko sięgnąć. Na ścianie obok sierżanta wisiała duża na 2 metry kwadratowe mapa świata. Pogrubił na niej granice Federacji Rosyjskiej czerwonym flamastrem, a terytorium Ukrainy zaznaczył czarnymi, ukośnymi liniami. To była mapa szkolna, zawieszona na gwoździu wbitym w ścianę. Wokół Fadiejewa na materacach spali jego przyboczni, a kilka metrów dalej Dagestańczycy, jeden obok drugiego, w 2 rzędach, skurczeni na boku, jakby bali się, że ktoś chce im wbić nóż w brzuch. O dziwo, Dostojew nie spał. Z jego pokoiku dobiegało światło latarki. Starszy sierżant pół leżał na swoim łóżku i czytał książkę. Jakieś kieszonkowe wydanie w miękkiej okładce, wyświechtane i stare. Palił papierosa, a obok stała szklaneczka wódki. Chimit wiedział, co zobaczy, gdy się obróci w stronę korytarza prowadzącego do piwnicy, z której wyciągał ciała. Spodziewał się medek.
Ukazywała mu się już od 2 dni. Zawsze uśmiechała się promiennie i gdy na nią spoglądał, czuł woń kwiatów akacji. Słodki zapach wiosny. Nie obawiał się już jej widoku. Wiedział, że chciała dobrze. Wiedział, że chciała pomóc. Może nawet go chroniła, żeby dzieci nie zawładnęły nim całkowicie. Wszystko jednak miało swoją cenę. Naginew założył buty i wstał. Obrócił się w stronę korytarza i zamarł. Owszem, była tam Medek, ale za nią stało 3 dzieci. Rozpoznał je. To byli chłopcy, najprawdopodobniej 2 bliźniaków i ich starszy brat. Pamiętał ich. Poprzedniego dnia wyciągnął ich z piwnicy i trafili do pieca. Wyglądali tak, jak tuż przed kremacją. Na czołach widniała prośba o przyjęcie ducha w zaświaty, wymalowana lakierem do paznokci, taka sama na dłoniach. Chłopcy patrzyli na niego szeroko otwartymi, przysłoniętymi bielmem oczami. Ich twarze napuchły rozkładem, popękały od gazów, a wargi rozchyliły się i ukazały czarne zęby. Tkwili w bezruchu. Medek natomiast nie miała już roześmianej, pucołowatej twarzy. Jej policzki były zapadnięte i blade. Włosy tak pozbawione blasku, że wydawały się siwe. Ręce chude, wystające z zapadniętej klatki piersiowej. Dziewczynka owinięta była w całun pogrzebowy. Na czole i dłoniach lekko lśniły pożegnalne inskrypcje, które pracowicie przez całą noc tatuował Kaarenk. Na szyi wisiał wieniec kwiatów, a na nogach miała lekkie buty z lisiej skóry. Taką została pochowana. Taką widział ją po raz ostatni. Łzy stanęły mu w oczach. Medek ruszyła w stronę ojca. Mężczyzna cofnął się na koc, na którym spał i ukląkł. Chłopcy ruszyli za nią, jak przyboczna gwardia. Jakby pilnowali, by zrobiła to, co powinna. Jej oczy również pokrywało bielmo, a twarz nie wyrażała emocji. Kąciki ust opadały. Zęby były zaciśnięte, czoło gładkie. Kiedy zbliżyła się na 2 metry, Czimit dostrzegł, że w prawej dłoni trzyma nóż. I poznał ten nóż. Sięgnął do pasa, który położył pod ścianą i napotkał pustą pochwę. Medek niosła jego własny nóż bojowy. Serce zabiło mu mocniej. Wiedział, że to sen. I zrozumiał, co córka chce mu powiedzieć. Chciała, by użył noża. Niosła go po to, by nim zabijał. I nie miał wątpliwości, kogo miał zabić. Nie. Nie, kwiatuszku. Wyszeptał spieszniętymi wargami i uniósł ręce, jakby chciał ją odepchnąć. Dziewczynka szła nadal w jego kierunku, a potem usiadła mu na kolanach. Na udach poczuł przeraźliwe zimno. Próbował się odsunąć, ale nie mógł. Medek wyciągnęła białą rękę i położyła mu ją na wargach. Miał wrażenie, że w jego ustach pojawiła się bryła lodu. Zimno spłynęło w dół, aż do piersi. Nie mógł nabrać powietrza. Może dlatego nie poczuł ostrza zagłębiającego się w gardle. Zdziwił się tylko tym, że nagle na klatce piersiowej rozlało się ciepło. Dziewczynka wstała z jego kolan. Nadal miała nieruchomą twarz i pokryte bielmem nic nie wyrażające oczy. Jej dłoń dzierżąca nóż pokryta była krwią z poderżniętego gardła ojca. Naginew nie mógł nic powiedzieć. Krztusił się z braku powietrza. Upadł na podłogę, a Medek położyła mu przed twarzą jego nóż. Ty myślisz, że mnie na to nabierzesz, małpo? Fadiejew roześmiał się. No, patrzcie, chłopaki, na tę małpę mongolską. Skaleczył się w łydkę i myśli, że go odeślę do szpitala. Chcesz spierdolić od obowiązku obrony ojczyzny, jak was małpy znam. Sołowiow mówił, że 100 takich jak ty małp odmówiło walki i chcą wracać do domu. Na to wasze wypizdowo. Nasłuchałeś się w telewizji i też spróbowałeś. Ja znam takich jak ty. 10 takich widziałem. Przypadkiem na pręt. Czimit próbował tłumaczyć, ale Fadiejew mu przerwał. Jakie na pręt? Jakie przypadkiem? Sam się nadziałeś.
Ale nie bój się, polejemy spirytusem, zabandażujemy i będziesz zdrowy. Dla mnie jesteś zdrowy. Za godzinę schodzisz nosić trupy hachłów. Jeszcze zostało dużo, widziałem sam. Jak wszystkie wyciągniesz, a noga zacznie się jątrzyć, to wtedy idziesz do szpitala. Albo nie, wezwiemy tu medyka, żeby stwierdził, czy ty może nie udajesz. Bo jak udajesz, to pójdziesz pod sąd. Naginew zacisnął zęby. Prawdą było, że przebił łydkę własnym nożem. Fadiejew dobrze to rozpoznał, ale to nie było skaleczenie. Ostrze przeszło przez mięsień na wylot. Rana była poważna, krwawienie obfite i przy każdym kroku noga tak bolała, że z oczu ciekły mu łzy. Nie chciał się okaleczać, ale nie widział innego wyjścia. Wiedział, że duchy dzieci widzą Rosjan i w jakiś sposób zrozumiały, że mogą ich winić za swoją śmierć. Czimit podejrzewał, że stało się to przez wizytę Dostojewa w piwnicy. Przeniknęły przez niego i wiedziały już, gdzie szukać winnych. Burjat był tego pewien. Gniew musiał znaleźć ujście. Zawiódł. Nie przeprowadził ich do krainy umarłych. Pokręcił głową i chciał coś jeszcze odpowiedzieć Fadiejewowi, ale nagle zobaczył, że sierżant zaciska rękę w pięść. Uderzenie było szybkie i Naginew nawet się przed nim nie bronił. Sierżant trafił w ucho i Burjatowi zakręciło się w głowie. Nogi ugięły się pod nim i upadł na podłogę. Obraz przed oczami stał się rozmazany, a wrzask rosyjskiego podoficera niezrozumiały. To za kłamstwo, małpo! Słyszysz? Za kłamstwo! Nagle jednak Fadiejew wyprostował się. Rozległ się krzyk z daleka. Naginew dojrzał sylwetkę Dostojewa, który pojawił się w pokoju. Co tu się dzieje, Fadiejew? Naginew nigdy nie widział Dostojewa tak wściekłego, jednocześnie tak pijanego. Dowódca słaniał się na nogach, ale mówił wyraźnie i z sensem. W kąciku ust wisiał mu papieros. Baczność wszyscy! Wrzasnął, tocząc czerwonymi oczami po żołnierzach. Dagestańczycy poderwali się ze swoich koców, Rosjanie z materaców i stanęli wyprężeni w jednej chwili. Znali już gniew Dostojewa i wiedzieli, że jest wtedy zdolny do wszystkiego. Co to jest? Krzyknął starszy sierżant, wskazując na krew na nogawce Naginewa. Melduję, że szeregowy małpa dokonał samookaleczenia, żeby uniknąć służby. Dostojew wyjął z ust papierosa, który miał już popiół na 2 centymetry. Co ty na to, Naginew? Zapytał, zbliżając się do Burjata. Próbujesz uniknąć służby? Nie, panie starszy sierżancie. To dobrze. To co, Fadiejew? Oskarżasz go fałszywie? Mówi przecież, że to wypadek. Sierżant poczerwieniał na twarzy, ale milczał. Widać było, że buzował w nim gniew. I co rozkazałeś, Fadiejew, w takiej sytuacji? Rozkazałem, żeby dokończył zadanie, a jak po jego ukończeniu noga będzie nadal boleć i krwawić, to zbada go lekarz. Naginew miał nadzieję, że Dostojew cofnie ten rozkaz, ale nadzieja rozwiała się, gdy zobaczył, jak usta Dostojewa wykrzywił uśmiech. To był ten uśmiech, z którym wychodził z piwnicy. Dobrze, Fadiejew. Podjąłeś słuszną decyzję. Jestem dla ciebie szorstki i różnimy się w wielu kwestiach, ale każdy służy ojczyźnie na swój sposób. Dobrze postanowiłeś z tym tu Burjatem. Nogę należy dobrze zdezynfekować, potem zabandażować i się zobaczy. Praca musi być wykonana. Musi być wykonana. Zadanie przede wszystkim. Zadanie ponad znój, ponad ból i ponad śmierć. To jest nasza zasada w armii i dzięki niej zawsze wygrywaliśmy i zawsze wygramy. A ty, Naginew? Odwrócił się do Burjata. Ty, Naginew, będziesz znosił ból jeszcze 3 dni, aż wykonasz robotę. Wytrzymasz. Ci w okopach mają gorzej. Noga to nic takiego. Wytrzymasz. Czimit pokiwał głową, a Dostojew odwrócił od niego wzrok i zaczął przechadzać się po pomieszczeniu. Palił papierosa, oglądał wyprężonych żołnierzy i krzywił się nad nieporządkiem panującym w pomieszczeniu. Naginew popatrzył na Fadiejewa. Sierżant wydawał się zdziwiony pochwałą dowódcy. Na jego czerwonej twarzy pojawił się uśmiech. Burjat wiedział, że mimo utarczek sierżant szanował Dostojewa, a nawet podziwiał. Był zadowolony, że jego autorytet zamiast ucierpieć, został nawet wzmocniony.
Co to wisi tu? Dostojew nagle przystanął i zainteresował się mapą świata zawieszoną nad łóżkiem Fadiejewa. Mapa, panie starszy sierżancie. To widzę. Po co tu wisi? A niech wiedzą nasi chłopcy, jaka ich matka jest duża i że będzie dzięki nim jeszcze większa nasza Rosja. Dostojew stał przed mapą kilka sekund, wpatrywał się w nią, a potem na jego twarzy coś zafalowało. A po co niby ma być większa? Uśmiech na twarzy Fadiejewa zamarł. Nie wiedział, co odpowiedzieć. Pytałem, po jaką cholerę nam większa? Mało nam ziemi? No mało, panie starszy sierżancie. I od tej ziemi ludzie bogatsi są? Ta, od tego bogatsi są. No, trzeba zabezpieczyć i... Dostojew westchnął i zapalił papierosa. Wciąż wpatrywał się w mapę. A byłeś ty, Fadiejew, chociaż tutaj? Wskazał na Sankt Petersburg. Tutaj, w tym mieście. Nie byłem. A byłeś może w Soczi? Też nie. To po co tej Rosji więcej, jak ty, już prawie na końcu życia swojego i nigdzie nie pojechałeś? A w Moskwie chociaż byłeś? W Moskwie byłem, ja spod Moskwy. Dostojew, wciąż patrząc na mapę, zaciągnął się gwałtownie i głęboko dymem z papierosa, a potem wyjął go z ust i żarzący się koniec przytknął do Moskwy, wypalając w papierze dziurę. Popatrzył potem na Fadiejewa, który otwierał i zamykał usta jak ryba wyrzucona na brzeg. Ja też jestem z Moskwy, powiedział Dostojew. Naszej wielkiej, dumnej Moskwy. Dlaczego pan to zrobił? Dostojew! Wydukał Fadiejew. Z jakiegoś powodu ubodło go wypalenie dziury na mapie. Naginew poznał to, bo twarz sierżanta spurpurowiała. Burjat miał wrażenie, że w pomieszczeniu dzieją się czary. Dostojew miał oczy szaleńca. Był pijany w sztok, ale widział go już takim i nie miał jeszcze oczu tak pełnych nienawiści. Papier zaczął tam gnić, mruknął Dostojew, niby spokojnie, ale każde słowo było ciężkie jak ołów. Trzeba wypalić, bo zgnilizna by się rozniosła na nasz cały kraj. Nie można tak, wydukał Fadiejew. A tak, można? Dostojew na nowo włożył papierosa do ust i zerwał mapę ze ściany. Ta spadła na podłogę i wylądowała metr od wejścia do pomieszczenia, niemal jak wycieraczka. Podnieś to! Krzyknął Fadiejew, ale Dostojew może nawet na to czekał. Skoczył do podwładnego nieprawdopodobnie szybko i uderzył go pięścią w ucho, w identyczny sposób jak Fadiejew wcześniej naginęła. Grubas upadł na ziemię jak rażony piorunem. Żaden z żołnierzy w oddziale nawet nie drgnął. Cały czas stali wyprężeni. Ty, psie, rozkazy mi wydajesz! Wrzasnął Dostojew. Ty złodzieju, ty hieno, ty ścierwo, ty! Dostojew kopnął go w brzuch, a potem znowu zaczął przechadzać się po pomieszczeniu. Kiedyś to byli żołnierze, powiedział. Prawdziwi żołnierze. Kiedyś się o coś walczyło. Kiedyś naprawdę wszystko mogło się rozpaść. Ale teraz? Teraz przez to gówno, co teraz zaczęli sami na siebie. Przerwał, nie dokończył. Wtedy to oni dzieci w szkołach wysadzali. To oni byli tymi, co zabijali dzieci. Cały świat był za nami. I wtedy myśmy się za dzieci nasze bili. Przynajmniej tak myśleliśmy. Ja też. A teraz... Teraz co? Dostojew wyszedł na środek pomieszczenia i spojrzał każdemu z żołnierzy w twarz. Żaden nie oddał spojrzenia. Wszyscy patrzyli przed siebie. Fadiejew podniósł się z podłogi, wyprostował się z jękiem. Z nosa ciekła mu krew. Dostojew natychmiast do niego podszedł i sierżant skulił się, przekonany, że spadnie na niego kolejne uderzenie. Ale podoficer, zamiast go uderzyć, chwycił za głowę, a potem dotknął swoim czołem jego czoła. Naginew był blisko, więc słyszał słowa, jakie by powiedział Dostojew. Ale i tak, mimo wszystko, cała nadzieja w takich jak ty, tacy jak ja umrą. Ja jestem już martwy i tacy jak ja są martwi. Wszyscy. To kwestia czasu, tylko czasu. Cała nadzieja w prolach. Kiedyś się przebudzicie.
Wstaniecie z popiołów, głęboko w to wierzę. Kiedyś się przebudzicie, ale to później. W tej chwili nadzieją naszych dzieci i wnuków jest klęska i nasza śmierć. To dla nas nie ma nadziei. Rozumiesz? Fadiejew przełknął ślinę i wytarł dłonią krew z nosa. Po jakiej ty jesteś stronie, Dostojew? Dobrze, że jesteś pijany. Ta małpa cię słyszy obok, nie wiesz? Wskazał głową na Naginewa. Ta, co wbiła sobie nóż, żeby do szpitala. Może ktoś jeszcze słyszy. Jakby ci z rozgwardii wiedzieli, to by się nie wahali. Po jakiej ty jesteś stronie? Chłopaki mogą mieć wątpliwości. Ja nie powiem. Ja wiem, co robiłeś w Czeczeniu. I życie uratowałeś teraz też. Wiem, że masz plecy wyżej i że wolisz z nami tu, w okopach, niż tam na górze. I ja cię za to kocham. Ja cię, kurwa, kocham, człowieku. Wiem, że za te medale zapłaciłeś krwią. Nienawidzę cię, ale i kocham jednocześnie, ale na Boga. Nie przeciągaj struny, bo teraz inne czasy. Mogą mieć wątpliwości, po czyjej jesteś stronie, mimo tego, co zrobiłeś. Teraz już się nie liczy dla nikogo, co było wcześniej. Dostojew wpuścił spoconą i brudną głowę sierżanta i cofnął się o krok. Po jakiej ja jestem stronie? Krzyknął. Ma któryś wątpliwości, po jakiej ja jestem stronie? Powiódł wzrokiem po żołnierzach, którzy ciągle patrzyli na wprost. No po jakiej jestem stronie? Nikt nie miał odwagi się odezwać, by nie doświadczyć gniewu dowódcy. Ten jednak zapalił kolejnego papierosa, zaciągnął się dymem, przymknął oczy i powiedział spokojnym głosem. Ja jestem po stronie umierających, żołnierzy, cywilów, ale przede wszystkim dzieci. Ja jestem po stronie umierających dzieci. Potem odwrócił się i udał do swojego pokoju. Przez długie minuty nadal nikt z żołnierzy nie poruszył się, ani nie odezwał. Naginew nie chciał zasnąć i śnić. Dzieci jednak pragnęły, by zasnął. Jego sen był im potrzebny. Nie słyszał już płaczu ani szumu w głowie. Zagryzł dolną wargę i nie dopuszczał, by powieki opadły. Musiał sobie sam sprawiać ból, bo noga, która przez cały dzień spędzony w piwnicy krwawiła i pulsowała, nie przeszkadzała już. Wydawało mu się, że jej nie ma, jakby ktoś ją odciął. Wiedział, że tak nie powinno być. Siedział pod ścianą i obserwował Dostojewa, który leżał na swoim łóżku, ściskał w ręku grubą książkę w miękkiej okładce i czytał, ćmiąc papierosa i popijając wódkę. Dziwnym trafem w pokoju znajdowali się wszyscy. Fadiejew z etnicznymi Rosjanami leżeli blisko wyjścia i kąta ze zrabowanymi dobrami poowijanymi w prześcieradła i kartony. Lodówkę oklejono dodatkowo mocną, szarą taśmą budowlaną i wyposażono w wygodne uchwyty do niesienia. Wszystko oczekiwało na transport. Porucznik Arczew miał się zjawić półciężarówką z samego rana. Chimit pracował poprzedniego dnia 16 godzin i przetransportował z Ardanem wszystkie ciała dzieci do krematorium. Nie zaprzestał prób pogodzenia ich duchów ze śmiercią. Miał nadzieję, że chociaż części to pomogło. Przed oczami ciągle miał ich skórę, napuchniętą, popękaną, odbarwioną na nienaturalny pomarańczowy, żółty lub fioletowy kolor. Nagle drgnął, bo od strony korytarza prowadzącego do piwnicy pojawiło się światło. Usłyszał też kroki. Nie bez obawy odwrócił się w tamtą stronę. Był przekonany, że to jakiś z żołnierzy, może niezapowiedziana wizyta rozgwardii lub tych, co mieli odbierać worki z popiołem z krematorium. Pomylił się. To były one. Procesję duchów prowadziła Medeg w całunie pogrzebowym i wianku z suchych kwiatów wiszących na szyi. Miała bladą, nieruchomą twarz. Oczy pokryte bielmem, wpatrzone w jakiś niewidoczny punkt przed nią. Gardło Chimita ścisnęła lodowata obręcz. Z trudem nabierał powietrza, zarówno ze wzruszenia, jak i ze strachu. Wiedział, że to sen, ale nie potrafił powstrzymać trzęsących się dłoni i szczękających zębów. Tylko kiedy zasnął,
Nie pamiętał, żeby zasypiał. Duchy dzieci szły w długim, ponurym korowodzie. Chłopcy i dziewczynki, od 5 do 8 lat. Wyglądały tak, jak Naginew znalazł je w piwnicy. Skóra na twarzy miała znamiona rozkładu. Niektóre tkanki były jeszcze napuchłe, inne zapadnięte, bo puściły już wodę komórkową i rozpoczął się proces gnilny. Wszystkie ciała jednak szły, jakby były żywe. Bose, z wymalowanymi na czołach i dłoniach pożegnalnymi inskrypcjami, niektóre nawet z kawałkami materiału na twarzach, który przylgnął zbyt mocno. Chimit wiedział, że to sen, że to nie są prawdziwe ciała, tylko obraz, jaki odzwierciedlał ich aurę. Nie mogły być prawdziwe. Medek zatrzymała się na środku pokoju i odwróciła do ojca. W ręku trzymała nóż, jego własny nóż bojowy, którym w poprzednim śnie poderżnęła mu gardło. Naginew próbował przywołać córkę, ale szyję ściskała mu wciąż lodowata obręcz. Poczuł, jak na ciało wstępuje gorący pot, jak ubranie lepi się do skóry, jak twarz pulsuje. Medek patrzyła na niego. Wiedział, że patrzyła, chociaż jej oczy były ślepe, pokryte bielmem. Pozostałe duchy rozeszły się po pomieszczeniu. W trójkach, czasem czwórkach, podchodziły do każdego z żołnierzy. Jedno trzymało zawsze czarny nóż bojowy i stawało nad głową. Żołnierze spali mocno, większość chrapała. Trzech chłopców, których Chimit widział z Medek poprzedniej nocy, zbliżyło się do Fadiejewa. Najniższy trzymał nóż w obu brązowych drobnych dłoniach. Stanął nad głową sierżanta i skierował ostrze w kierunku jego gardła, gotowy pchnąć. Kolejny stanął z drugiej strony, ściskając w ręku zwiniętą w kłębek kwadratową szmatę, którą dzieci przed kremacją miały przykrywane twarze. Chimit myślał, że duchy będą czekały, by zaatakować jednocześnie, ale nim wszystkie doszły do wyznaczonych ofiar, najstarszy z chłopców wepchnął szmatę w usta Fadiejewa i nacisnął dłońmi z całej siły na jego twarz. Drugi położył się na nim, ściskając ręce, a najmłodszy wbił nóż głęboko w szyję, 3 razy, raz za razem. Przebił tętnicę, bo krew chlusnęła na koc i podłogę, nawet na mapę świata. Nikt jej nie podniósł po tym, jak Dostojew zerwał ją ze ściany. Rosjanin harczał przez chwilę, krztusił się i próbował podnieść, ale krew uchodziła szybko. Wkrótce przestał dygotać i znieruchomiał. Duchy pomordowanych dzieci nie czekały jednak na jego śmierć. Zabijały innych, młodsze, najczęściej dziewczynki, wbijały noże. Nieco starsi chłopcy wciskali szmaty w usta i unieruchamiali ofiarę, rzucając się na jej klatkę piersiową i ściskając z całej siły. Ci, którzy już zabili, cali we krwi, pomagali innym. Noże dziurawiły nie tylko szyję, ale i serca. W powietrzu rozniósł się zapach krwi. Przykrył woń rozkładu i dymu dobiegającego z krematorium. Przedśmiertne harczenie, jęknięcia i wilgotny odgłos bosych dziecięcych stóp stąpających po rozlanej na betonie krwi wypełnił uszy Naginewa razem z płaczem. Próbował zamknąć oczy, ale nie mógł. Musiał patrzeć na śmierć. Wszędzie śmierć. Medek wciąż stała przed nim, na środku pomieszczenia. Próbował się skupić na jej drobnej, białej twarzy. Śmierć rodzi śmierć, pomyślał, a potem znowu śmierć. Ludzie wiedzą to od zawsze i ciągle to robią. Zabijają za zabijanie, śmierć rodzi śmierć. I śmierć nigdy się nie kończy. Żołnierzu! Naginew drgnął, gdy usłyszał krzyk Dostojewa. Oderwał wzrok od 2 skrzydłowych drzwi, które prowadziły na zewnątrz i obrócił powoli głowę w stronę dowódcy. Dostojew musiał stać w progu swojej kwatery długo przed tym, jak krzyknął do Burjata, bo papieros trzymany między kciukiem a palcem środkowym składał się w połowie z popiołu. Pomieszczenie spowijał półmrok. Kabel od lampy, która paliła się zazwyczaj obok łóżka Fadiejewa, był przecięty. I koszary oświetlały jedynie promienie porannego słońca przeciskające się przez niedomknięte drzwi.
Naginew poczuł, że noga, którą przebił nożem, mrowi tak mocno i boleśnie, że zdjął z niej cały ciężar. Czuł się oszołomiony. Dlaczego stał? Jak się znalazł przed drzwiami? Nagle poczuł, że jego prawa dłoń jest na czymś kurczowo zaciśnięta tak mocno, że paliczki nie chciały się odgiąć. Spojrzał w dół. Jego mundur był przesiąknięty krwią. Na udach utworzył się twardy strób, który kruszył się, gdy spróbował się poruszyć. Z wysiłkiem rozgiął palce. Czarne drobinki zeschniętej krwi spadły na podłogę. Zabiłeś ich, Naginew? Zapytał Dostojew. Starszy sierżant wyrzucił niedopałek papierosa i opuścił prawą rękę swobodnie. Burjat wiedział, że podoficer może sięgnąć po pistolet i strzelić w ułamku sekundy. Nie zabiłem. Stęknął przez ściśnięte gardło i rozejrzał się po pokoju. W głowie szumiała mu krew, przeciskająca się przez żyły, pchana gwałtownie przez walące w piersi serce. Stał tuż przed mapą świata. Po prawej, na łóżku, leżał Fadiejew, z tak wieloma ranami szyi, że wydawało się, że przechylona poza krawędź łóżka głowa oderwie się od tułowia i odpadnie. Oczy sierżanta były wybałuszone, a z gardła wystawał kawałek zakrwawionego koca. Obok leżeli Rosjanie na przesiąkniętych krwią materacach, nieco dalej Dagestańczycy na kocach. Wszyscy na wznak, z podziurowionymi gardłami, a niektórzy też z ranami klatki piersiowej. Wszędzie była krew. To kto to zrobił? Naginew? Zapytał Dostojew, ale jakoś spokojniej. Chimit wiedział kto i w pierwszej chwili chciał powiedzieć, że dzieci, ale to nie była prawda. Dzieci umarły wiele tygodni temu, w ciemności i strachu, niewinne, czyste i bezbronne. I pozostały niewinne, czyste i bezbronne. Na zawsze. To zabiły duchy opuszczające ich ciała, które pozbawiono odkupienia w życiu, które miały rozpocząć. Te duchy, którym nie wskazano drogi w zaświaty, Naginew nie umiał tego zrobić. Zapomniał wielu rzeczy, których uczył go dziadek. Nie osiągnął 9. stopnia wtajemniczenia. I nagle uderzyła go pewna myśl. A może nie było duchów dzieci? Może to był on? To może tylko on chciał je pomścić. Chciał zabić za nie. To on, wychrypiał Chimit. To chyba. Zamilkł, bo nawet jeżeli to one, to jednak jego rękami. Stało się to, czego się obawiał. Przeniknęły do jego umysłu, zawładnęły nim. Tylko dlaczego oszczędziły Dostojewa? Dlaczego on nadal żył? Starszy sierżant uśmiechnął się. Wielka, gruba blizna, przecinająca jego twarz, napięła się. A ja? Zapytał. Dlaczego nie ja? Nagle umilkł, bo usłyszeli ryk silnika. Chimit wiedział, kto przyjechał. To porucznik rozgwardii ze swoim przybocznym zjawił się, by odebrać skradzione rzeczy po mieszkańcach zrujnowanego Mariupola. Naginew spojrzał odruchowo w kąt, w którym stała lodówka, telewizory i drobny sprzęt elektroniczny. Drzwi otwarły się i do środka wszedł Arczew. Był to gruby mężczyzna średniego wzrostu o lisiej twarzy i małych oczkach, ledwo widocznych w fałdach skórnych. Chimitowi zdawało się, że w ogóle nie ma oczu, tylko czarne wąskie szpary między kartoflanym nosem i wydatnymi wargami. Wszedł tak gwałtownie i szybko, że zobaczył martwych żołnierzy dopiero, gdy stanął przed wciąż stojącym z nożem Burjatem. Za nim kroczył żołnierz z przewieszonym przez ramię pistoletem maszynowym, wysoki, barczysty. Co tu się kurwa? Wrzasnął Arczew i sięgnął do kabury. Ale wtedy padły 3 strzały tak szybko po sobie, jakby ktoś wypuścił krótką serię z automatu. Porucznik rozgwardii umilkł w półsłowa. Kula wybiła mu dziurę w głowie. Trafiła w skroń i wyszła drugą stroną. Krew trysnęła na ścianę. Jego przyboczny nie zdążył wystrzelić. Pierwsza kula trafiła w policzek, a druga w kark. O podłogę zaklekotał pistolet maszynowy. Potem głucho zwaliły się ciała. Arczew upadł do przodu, przeważony tłustym brzuchem. Głowa uderzyła o beton i spod twarzy niemal natychmiast zaczęła wypływać krew i rozlewać się kałużą wokół mężczyzny.
Naginew patrzył na oficera rozgwardii i na krew zalewającą mapę świata. Wpłynęła od północy, od Arktyki. Szum w głowie Burjata był tak duży, że nie usłyszał kroków Dostojewa. Usłyszał dopiero jego słowa. Jakie to wszystko teatralne, mruknął. Krew zalewa naszą matkę Rosję. Zalewa, zalewa, zalewa. Wszystko miało się właśnie tak stać, jak się stało. Ta mapa to nie przypadek. Naginew wciąż nie mógł oderwać wzroku od podłogi. Zastygł w bezruchu, przekonany, że Dostojew oszalał i że zaraz zabije i jego. I oni myślą, że nasza wielka Rosja tą krwią się pożywi. Tą krwią, co rozlewa się jak choroba, jak dżuma. I ja ci powiem, Naginew, że się nie pożywi. Prędzej ją ta krew zatruje. To nie pokarm dla niej, tylko trucizna. Chimit poruszał bezgłośnie ustami. Chciał coś odpowiedzieć i pewnie by odpowiedział, ale brak mu było słów. Usłyszał trzask zapałki, poczuł zapach palonej siarki, a potem tytoniowy dym. Dostojew zaciągnął się głośno. Ale nie będziemy gadać, Naginew. Ja jestem już martwy i nie mam gdzie wracać. Wszystko, w co wierzyłem, jest martwe. Mój syn wyjechał i już nie wróci, a żona mnie nienawidzi. Ja mogę umierać, ale nie ty, Naginew. Ty masz syna i żonę, tak? Masz? Chimit spojrzał zdziwiony na Rosjanina. Tak, wychrypiał. To musisz do nich wracać. Tam w rogu jest worek z ciuchami cywilnymi. Dobre skórzane kurtki, markowe buty i spodnie. Te hieny to wykradły martwym. Z tego tu zdejmę zaraz mundur. Kopnął w ciało żołnierza z automatem. I się przebierzesz, bo podobny wzrost... Cholera! Warknął i odciągnął żołnierza od kałuży krwi wypływającej z głowy. Potem rozpiął mu bluzę na piersi i ściągnął ją z tułowia. Trochę zakrwawiona na kołnierzu i piersi, ale się spierze, bo świeża. Ty idź się umyć i zdejmij swoje łachy. No szybko, żołnierzu, to rozkaz! Na zewnątrz stoi samochód i nie może tam długo stać, bo się kto zainteresuje. Może wydostaniesz się nim z miasta, nie wiem, sam kombinuj. Naginew wypuścił z ręki nóż i pobiegł do beczki z zimną wodą. Zdarł z siebie bluzę i spodnie i rozebrał się do naga. Woda była zimna, ale nie zważał na to. Szorował ciało, by zmyć krew, szczególnie z włosów, twarzy i rąk. Potem wytarł się kocem. Kiedy już się ubrał w mundur, Dostojew wcisnął mu w ręce garść banknotów. Było tego tak dużo, że Chimit wybałuszył oczy. Fadiejew do grobu nie zabierze, powiedział Dostojew. A ja nie potrzebuję. A tobie się przydadzą. Może się jakoś wykupisz, może się przyda. No bierz kluczyki i jedź. Granica blisko, jest chaos, pierdolnik, jak to u nas. Za miastem od razu zjedź z głównej drogi i spróbuj się przebić do Rosji. Może ci się uda. Czeka cię długa droga do domu. Ale masz dla kogo wracać. Może przez Kazachstan i Mongolię, może Gruzja. Dasz radę, lato idzie. Masz broń, nóż, zabijaj jak będzie trzeba. Naszych zabijaj, bo co za różnica. Myśl o sobie, Chimit. Myśl tylko o sobie. U nas i tak każdy myśli tylko o sobie. Burjat pobiegł do drzwi, przebrany w mundur, z kieszeniami wypełnionymi gotówką i z pistoletem maszynowym przewieszonym przez pierś. Zatrzymał się przed wyjściem i spojrzał na Dostojewa, który stał w ciemnym pomieszczeniu, wśród martwych żołnierzy, smrodu rozkładu i krwi. A pan, panie starszy sierżancie? Co z panem? Dostojew roześmiał się, a jego twarz wykrzywiła się szyderczo. Zapalił kolejnego papierosa i gdy jego twarz otoczył dym, rozłożył ręce i wskazał nimi wszędzie wokół, na ściany i podłogę, na krew i ciała. Ja, Naginew, ja jestem u siebie! Nagle zaczął się śmiać. I będę cierpiał. To my robimy dobrze. Umiemy cierpieć jak nikt. Dziękuję za wysłuchanie opowiadania Dzieci Mariupola.